Dzień dobry Państwu. Dziś przyjemność mam zaprezentować samochód Kia EV3 w wersji GT Line. Samochód świeżo przyjechał do nas z dostawy, jest to pierwszy egzemplarz w tym salonie. Zapraszam do pierwszych wrażeń. Model, który przyjechał do naszego salonu, to wersja GT Line, czyli tak naprawdę topowa, jeżeli chodzi o dostępne wersje wyposażenia w modelu EV3. Samochód wyposażony jest w baterię 81,4 kWh, która pozwoli na przejechanie nawet 600 km w cyklu mieszanym i do 700 w cyklu miejskim. Sprawdźmy wyposażenie tego samochodu. Jako że samochód, który Państwu dzisiaj pokazuję, to wersja GT Line, ma wszystko dostępne w pakiecie, bazowo. Funkcje zdalnego kontrolowania samochodu, pompa ciepła, to wszystko jest tutaj w pakiecie. Jedyny element, o który uzupełniony został ten model, to pakiet komfortowy, który dodaje nam miękkie zagłówki, elektryczną regulację fotela kierowcy i pasażera, podgrzewane siedziska z tyłu, wentylowane fotele przednie oraz możliwość sterowania odcinkiem lędźwiowym foteli przednich. Ale dość już specyfikacji technicznych. Wyjdźmy zobaczyć ten samochód w detalach. Bo tak naprawdę to, co przykuwa uwagę w tym konkretnym modelu, to jego ciekawa stylistyka. Zwróćmy uwagę na reflektory przednie, wykonane w stylu vertical cubes, czyli mamy takie pojedyncze kostki lodów LED-owe, które składają się na cały kształt reflektora. Do tego uformowanie zderzaków przednich. Widzimy tutaj wszędzie ostre, kanciaste rysy, które są charakterystyczne dla każdego nowego modelu marki Kia. Stylistyka tego modelu w pełni eksponuje nam, jak wyglądać będą również następne modele Kia. Już wcześniej wspomniane, pionowe lampy, zabudowana atrapa byłej chłodnicy, bo w samochodach elektrycznych oczywiście ich już nie ma. Na dole bardziej rozbudowana maskownica, na środku z radarem zbliżeniowym oraz nad nią z kamerą przednią. Na masce mamy również logo Kia, które zostało wykonane ze szczotkowanego aluminium. Przejdźmy teraz do felg. Mamy tutaj dziewiętnastki w takim bardzo kwadratowym wzorze z elementami łuków oraz również z taką maskownicą śrub. Linia boczna samochodu to element, przy którym zatrzymamy się na chwilkę dłużej. Port ładowania został zgrabnie ukryty w przednim nadkolu. Maksymalna prędkość w przypadku dużej baterii to 127,5 kW na godzinę, zaś w przypadku mniejszej baterii będzie to 100,5 kW na godzinę. Przednie klamki samochodu chowają się w drzwiach, za to tylne mamy ukryte również w słupku. Auto wymiarami jak i bryłą może przypominać model Niro EV, jednak samochód jest delikatnie wyższy, przez co wygląda bardziej muskularnie, ma więcej miejsca wewnątrz. Ponadto auto to projektowane jest już wyłącznie pod samochód elektryczny, a nie pod hybrydę, tak jak w przypadku Niro. Oczywiście w wersji GT Line mamy tutaj czarne listy Piano Black, tak samo tutaj, jak i czarne relingi. Zanim jednak pokażę Państwu tylną część samochodu, pokażemy sobie jedną ciekawą funkcję, ponieważ za pomocą tego kluczyka jesteśmy w stanie przeparkować samochód zdalnie. Jak to się robi? Przy zamkniętym aucie przytrzymujemy przycisk hold na kluczyku, następnie samochód się załącza i jesteśmy w stanie bezproblemowo przesunąć go przyciskiem. Zobaczmy tył. Zacznijmy od sygnatury świetlnej lamp z tyłu, ponieważ jest tutaj o czym mówić. Sam kształt nawiązuje do modelu EV9. Mamy tutaj dwa osobne paski LED z dodatkowym akcentem na przywitanie. Trzecie światło stop zostało umieszczone tutaj w postaci takiego paska LED, zaś wycieraczka schowana została pod tylnym spoilerem. Oprócz tego mamy również tutaj odblask oraz bardzo ciekawie uformowany zderzak z tyłu. Trzeba przyznać, że oprócz tego, że samochód jest faktycznie bardzo futurystyczny, to nie narzuca się swoim designem, a nawet można powiedzieć, że przykuwa wzrok w pozytywnym rozumieniu tego słowa. Oprowadzę Was teraz po wnętrzu. Jesteśmy z powrotem wewnątrz samochodu. Rzeczy, które widać gołym okiem, że jest to zupełna nowość w Kia. Przede wszystkim kierownica, którą spotkamy również w Sportage'u oraz EV6 po faceliftingu. Mamy bardzo grubą kierownicę, dwukolorową,
z środkiem również w kolorze odbiegającym od reszty, bardzo wygodna, dobrze się trzyma. Nowy jest również system sterowania biegami, znany z modelu EV9. Wykonujemy to już za pomocą takiej manetki z opcją przekręcania i ustawiania konkretnych biegów. Nowy jest również system multimedialny, znany również z modelu EV9. Mamy tutaj zupełnie nowej klasy funkcjonalności działania oraz, co ważne, bezprzewodowy interfejs Apple CarPlay oraz Android Auto. Sama deska rozdzielcza została wykonana z ekologicznych materiałów oraz została powleczona takim płóciennym, ala filcowym materiałem. Bardzo dobrze wyglądający i również przyjemny w dotyku. W środkowej części samochodu mamy rozsuwany stolik oraz podłokietnik. W wersji GT Line podsufitka jest czarna, a tapicerka wewnątrz ze skóry ekologicznej w dwóch kolorach. Boczki drzwi również zostały wykonane z dwóch kolorów, a klamki w kolorze reszty elementów wewnętrznych. Pod spodem mamy ładowarkę indukcyjną, dwa cup holdery oraz bardzo dużą przestrzeń na przechowywanie rzeczy osobistych. Ten model wyposażony jest w system nagłośnienia Harman Kardon, który, trzeba przyznać, gra naprawdę dobrze. Warto również wspomnieć, że pomimo postępującemu progresowi, jeżeli chodzi o nowoczesność w samochodach, Kia trzyma się niektórych stałych wartości, za które również bardzo cenię te samochody. Przede wszystkim mamy tutaj fizyczne przyciski na kierownicy pod systemem multimedialnym oraz do sterowania klimatyzacją, dzięki czemu zmiana temperatury czy włączenie podgrzewania foteli w trakcie jazdy nie będzie wielkim wyzwaniem. Model, który mam przyjemność dzisiaj Państwu również zaprezentować, został wyposażony w system kamer 360. Rzućmy okiem teraz na tylny rząd. To, co również rzuca się w oczy w tylnym rzędzie, to to, że mam naprawdę dużo miejsca na nogi. Pomimo tego, że fotel przedni został w tym samym ustawieniu, w którym siedziałem, opowiadając Państwu o przedniej części auta. Osobiście mam 1,85 m, więc jak nawet na ten wzrost, można naprawdę komfortowo usiąść za przysłowiowym samym sobą. Do tego kanapa jest naprawdę wygodna, a miejsca nad głową jeszcze wystarczająco. Tak samo na szerokość. Jest zdecydowanie wystarczająco miejsca, aby móc komfortowo podróżować. A jak to się stało, zapytają Państwo, ponieważ jest to samochód segmentu tak naprawdę B+, delikatnie dłuższy od Keystonic. Auto może nie jest zbyt długie, ale jest naprawdę szerokie, ponieważ jest porównywalne do modelu Sportage, który jest jednak segmentem C, więc pomimo krótszego wymiaru jest bardzo szeroki i zapewnia wygodę i przestrzeń w kabinie. Dla pasażerów podróżujących w tylnej przestrzeni samochodu mamy z udogodnień przede wszystkim dwa porty USB-C oraz 3-stopniową regulację podgrzewania fotela. To będzie na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Zapraszam do pozostawienia lajka oraz subskrypcji dla naszego kanału. Zamieszczam Państwu również ceny wszystkich wersji tego samochodu w opisie pod filmem oraz link do cennika oraz katalogu z naszej strony internetowej. Zapraszam również do umówienia się na jazdę testową tym konkretnym egzemplarzem w długołęce, ponieważ jest on już dostępny do przetestowania. Do zobaczenia w następnym filmie.